zrobiło się taką umcy no. Bardzo przytulnie. Mruczando murmurando. Mruczando murmurando, a tutaj trzeba naprawdę z grubej rury. Posłuchaj tego. Znamy się mało, więc może ja bym powiedział parę słów o sobie. Mam na imię Karolina. Cześć, a ty? Dzień dobry. Elżbieto, jak masz na imię? Elżbieta. To się nawet zgadza, popatrz. Ja powiem, mamy świetne informacje, jesteśmy absolutnie nieomylni. Elu, Elu, dzwonimy do ciebie i tak, nie mamy żadnego poważnego powodu. Mamy niepoważne... No, nie wiem. O. No, nie wiem, czy to nie jest bardzo poważne. No bo tak, Elo, nie masz dzisiaj urodzin, prawda? Tak. Co, masz czy nie masz? Nie. No, dobra. Nie masz też imienin, zgadza się? Nie. Nawet rocznica ślubu nie. No nie, już minęła. No, a on, znaczy Darek, i tak na co dzień cię kocha, i tak bardzo cię kocha, że bardzo nas prosił, żebyśmy do ciebie zadzwonili i ci o tym powiedzieli. Oj, dziękuję bardzo. No i niespodzianka? Miło? Tak, bardzo, bardzo miła niespodzianka. No dobrze, słuchaj, to tak, zapytam cię o plany na dziś. Na dzisiaj? Mhm. No dzisiaj to tak żadnych planów nie ma, no praca i potem do domu obowiązki. O, praca, obiad, a wiesz, ja z Zygmuntem to od samego rana mamy bardzo jedzeniowy dzień. Menu dzisiaj bogate. Tak, była już pasta, znaczy się spaghetti al dente i później kawior był i truskawki też były i idąc dalej tym tropem mamy dla ciebie też. Dla ciebie podwójne zaproszenie do pizzerii Fiero. Smacznego. O, dziękuję bardzo. No i widzisz, obiadu już nie musisz gotować, to możesz coś zaplanować. No tak, pomyślę. Dobra, to skorzystaj z okazji i teraz kogoś pozdrów. Szybko. No oczywiście pozdrawiam mojego męża kochającego Darka, no i mojego syna Miłosza. No, my I was oczywiście. O, i na to czekaliśmy. No, my pozdrawiamy ciebie, życzymy ci super dobrego dnia. Trzymaj się. Dziękuję bardzo. No, na razie, pa. Radio Parada 93 FM.